Hania Terlecka to 18-miesięczna dziewczynka, u której zdiagnozowano raka mózgu. Nadzieja przyszła zza oceanu. Szansą dla Hani okazała się nowatorska terapia chemią docelową. Obecnie dziewczynka wraz z rodzicami znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Na piątek, 31 stycznia, zaplanowano podanie dziewczynce pierwszej dawki chemioterapii celowanej. Lecz dopiero po 3 dawkach będzie wiadomo, czy leczenie przyniesie pozytywne rezultaty. Wieść o chorobie małej Kielczanki błyskawicznie rozeszła się w mediach społecznościowych. Uruchomiono zbiórkę, którą wsparło ponad 107 tysięcy osób. Na koncie jest blisko 6,5 miliona złotych. To największa zbiórka w historii regionu. W wielu miejscowościach odbywają się charytatywne eventy. W niedzielę 2 lutego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się koncert dla Hani. Zobaczyliśmy po prostu, że jest taka potrzeba, że Hania jest chora po prostu i postanowiliśmy jej pomóc. Ogólnie organizujemy w Ostrowcu koncerty i widzieliśmy, że jest taka potrzeba i po prostu w jeden dzień zorganizowaliśmy cały koncert tak naprawdę. Zebraliśmy 12 artystów, później zaczęliśmy zbierać wszystkie fanty na licytację. W pomoc dziewczynce włączyło się wiele firm, przedsiębiorstw, samorządowców i parlamentarzystów z Ostrowca Świętokrzyskiego. Tego dnia cały Ostrowiec zagrał dla Hani Terleckiej. Chcemy właśnie wspierać takie akcje i myślę, że co rok będziemy organizować takie koncerty. Największą nagrodą jest, jak zbierzemy po prostu dużą kwotę pieniędzy, to komuś możemy pomóc i uratować komuś życie, czy wyleczyć kogoś po prostu w ten sposób. W hotelu Akademia pojawili się lokalni artyści, zagrali również wokaliści spoza województwa świętokrzyskiego. Czuję taką potrzebę i robię to z potrzeby serca, robię to z... Dlatego, że tak mi nakazuje moja intuicja, moja dusza, moje serce. Nie wiem, może taka wrażliwość. Koncert dla chorej Kielczanki to trzeci charytatywny event zorganizowany przez Ostrowiecki Rap. Pierwszy koncert był zorganizowany dla Krzysia Kępczyka na Amfiteatrze w 2015 roku. W tamtym roku robiliśmy koncert dla Marcina Krawackiego, tutaj również w hotelu. Włączyła się pani dyrektor również. Jeżeli tylko jesteśmy w stanie pomóc, to robimy to zawsze z wielką ochotą. Mamy nadzieję, że jeszcze takie imprezy będą się odbywały, dlatego że obserwujemy społeczeństwo naszego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, że jest bardzo chętne do niesienia pomocy innym. Rodzice Hani na bieżąco informują o stanie zdrowia dziewczynki. Okazało się, że wyniki rezonansu w porównaniu do wyników z badania wykonanego w Polsce nie pogorszyły się. Trwający 5 dni pierwszy cykl chemioterapii zakończy się we wtorek, 4 lutego.